Gratulacje. Takie zwycięstwo można powiedzieć z przytupem. No dokładnie. Standard. Mam nadzieję, że się nie nudzi zielonogórskim kibicom. Pracujemy na to cały sezon, pracowaliśmy na to cały sezon. Mamy upragniony finał. Tyle, czekamy na zespół, który tutaj przyjedzie. No właśnie, ciężka praca przez cały sezon, wielkie zwycięstwa, no ale teraz to wszystko chyba już nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ma znaczenie. W kolejnym meczu. W kolejnym meczu jak najbardziej ma znaczenie, bo nie będziemy w ogóle spuszczać tempa. Mamy tylko tydzień, będzie to mega pracowity tydzień. Będziemy się do niego przygotowywać jak do najważniejszego meczu w życiu i będzie to nasz najważniejszy mecz w życiu. Damy z siebie wszystko. Co dzisiaj było takim kluczem do zwycięstwa, do tego, że już w pierwszej połowie tak naprawdę rozstrzygnęliście sprawę? Konsekwencja tego, co robimy w ataku. Jest to trudny system, który gramy. Zespoły poniekąd się obawiają coś takiego, postawić na coś takiego, bo trzeba bardzo dużo nad tym pracować, dużo poświęcenia w to włożyć. No i oczywiście duża praca w obronie, gdzie wykonaliśmy godziny analizy ofensywnej ich drużyny. No i po prostu ciężka praca, konsekwencja i tyle. No, piękne zwycięstwo, piękny mecz, można powiedzieć, tak pokazaliście, że zasłużyliście na ten finał bardzo mocno. Bardzo mądrze powiedziane, tak. Staraliśmy się udowodnić, że to pierwsze miejsce, że ten perfect season, 6 zwycięstw, żadnych porażki, że to był właśnie dowód tego, jak dobrze potrafimy grać. Trochę zagadkowa była dla nas gra z drużyną Green Ducks Radom, dlatego że nie graliśmy z nimi dawno, ani razu w tym sezonie. Oni grają w przeciwnej grupie, w grupie wschodniej. Więc to była trochę zagadka, ale tak, byliśmy faworytami spotkania, byliśmy przekonani o swojej mocy, o swojej przewadze i myślę, że patrząc na wynik, chyba to udowodniliśmy. 6-0 to tak naprawdę piękna seria, ale 7. Teraz 7, ale teraz nie ma to żadnego znaczenia, bo jest najważniejszy mecz sezonu, w którym 0-0 można powiedzieć na początku. Dokładnie tak, właśnie nie ma znaczenia dotychczasowe wyniki, kasujemy całkowicie, wycinamy to z pamięci. Nie ma meczu rewanżowego, o wszystkim zadecyduje mecz za przyszłą sobotę. Mecz finałowy, za 2-3 godziny przekonamy się, z kim zagramy, ale bez względu na to, czy będzie to Opole, czy będzie to Lublin, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie pokazać znowu swoją dominację i wygrać również w tym finale. No serdecznie zapraszam wszystkich, to już w najbliższą sobotę o tej samej godzinie przygotujemy mnóstwo atrakcji, ale przede wszystkim przygotujemy się dobrze, żeby wygrać ten film. Ta Zielona Góra była rzeczywiście aż tak mocna, aż tak silna? Aż tak zielona. Aż tak zielona? Znaczy wiedzieliśmy, że to jest bardzo solidny rywal. Zielona Góra zrobiła ogromne kroki przez ostatnich kilka lat i wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Zagrali bardzo dobrze, no i troszkę nas rozgromili. To dla Was taka porażka bolesna, czy też trudna? No, stało się. Każda porażka jest bolesna. Nie wiem, czy bardziej niż inne porażki, bo my każdy mecz traktujemy tak naprawdę jak kolejny mecz, nie to, że to jest jakiś finał, czy półfinał, czy cokolwiek. Także no, oczywiście boli, będziemy wyciągali konsekwencje, dlaczego poszło tak, a nie inaczej. Dziękuję serdecznie. Dzięki również. Powodzenia. Dzięki.